Polska i Ukraina mogą współpracować w sektorze naftowym. Takim sztandarowym projektem współpracy polsko-ukraińskiej w tym zakresie był ropociąg, który miał połączyć Kaspijskie złoża w Azerbejdżanie, przez Gruzję, przez Morze Czarne i Ukrainę, także miał dojść do Polski i ten ropociąg dalej nie powstał. Dlaczego? Ponieważ w przeszłości brakowało woli politycznej na przykład po stronie Azerbejdżanu, który nie był zdecydowany, czy chce dostarczać ropę w tym kierunku, a obecnie problemem jest to, że Polska, wykorzystując coraz lepiej istniejący naftoport w Gdańsku, już tak bardzo nie potrzebuje tego ropociągu, co nie znaczy, że on nie powstanie. Na marzec były zapowiadane wyniki aktualizacji studium wykonalności tego projektu. Nie znamy dalej tych wyników, zobaczymy, co z tym się stanie. Jednak korytarz, o którym mówimy, na ropę kaspijską, mógłby teraz posłużyć na przykład do dostaw bliskowschodniej ropy, którą Polska odbiera przez Gdańsk, właśnie przez ten gazociąg w przeciwnym kierunku na Ukrainę. I to jest także jakaś opcja, którą Polacy stawiają na stole. Niekoniecznie będą nią zainteresowani Ukraińcy, którzy mają swój naftoport i przez niego chcą sprowadzać ropę z różnych kierunków na świecie. Więc tutaj ta perspektywa współpracy w sektorze naftowym jest bardziej niepewna niż na przykład w sektorze gazowym.